Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl /wspieraj Radio Wnet. Jakie informacje płyną do nas z przestrzeni kosmicznej? Jakie informacje płyną do nas, jeżeli chodzi o to, co się dzieje właśnie w tej przestrzeni, a także w namierzaniu kolumn i tego, jak to dzisiaj wygląda, jeżeli chodzi o konflikty? O tym porozmawiamy z naszym gościem. Przy telefonie jest już pan profesor Grzegorz Brona, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dzisiaj firma Cryotech Instruments. Nic nie pomyliłam. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Nic pani nie pomyliła. A także Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. To może zacznijmy od tego, jak dzisiaj wygląda ta sytuacja, jeżeli chodzi o wojska rosyjskie. Czy państwo mają taką wiedzę? Czy państwo analizują, sprawdzają to, jak wyglądają te kolumny rosyjskiego sprzętu, rosyjskiej armii właśnie w Ukrainie? No ja od razu powiem, że to, co my możemy zrobić, to wszystko bazuje na takich tak zwanych danych europejskich, na danych konstelacji Copernicus. Polska jest członkiem takiej dużej organizacji, która skupia państwa europejskie. Te państwa fundują satelity obserwacyjne. Z tych satelitów obserwacyjnych trafiają dane na Ziemię i wszystkie państwa Unii Europejskiej mają dostęp do owych danych. A akurat moja firma Cryotech Instruments jest zarządcą takiej infrastruktury, na którą te wszystkie dane trafiają. Więc to są dostępne dane dla każdego, a my mamy jeszcze dodatkowo możliwość przetrzymywania tych danych u nas. Stąd od czasu do czasu rzeczywiście podglądamy, co się dzieje na Ukrainie. No i znowu trzeba powiedzieć, że te dane to są tak zwane dane dość nisko rozdzielcze, rzędu 10 czy kilkunastu metrów. To, czym dysponują rzeczywiście wywiady świata, to są dane rzędu 10-20 centymetrów, więc my możemy od czasu do czasu podejrzeć jakieś większe obszary, czy też większe ruchy wojsk, natomiast na pewno dokładnie się temu wszystkiemu nie przyjrzymy. No i nasi ludzie od czasu do czasu rzeczywiście zerkają, podglądają, gdzie te rosyjskie wojska się przemieszczają. Oczywiście to nie są dane, które są dostępne od razu, to są dane dostępne dopiero po jakimś czasie, więc pewnie z punktu widzenia operacyjnego, takiego bezpośredniego, te dane nie mają większej użyteczności, niemniej pokazują szerszy obraz. Jakie są te najświeższe dane w takim razie, panie profesorze? To trzeba by się było zapytać firm przede wszystkim amerykańskich. Dość często pojawiają się w internecie polskim informacje o firmie Maxar, która jest takim operatorem amerykańskim dużej konstelacji satelitów, takich bardzo dużych, wysoko rozdzielczych. Okazuje się, że te satelity mają rozdzielczości 10 centymetrów. Oczywiście one cały czas nie są nad jednym miejscem, są na orbitach, co jakiś czas odwiedzają Ukrainę. I Ukraina rzeczywiście dostaje, przynajmniej o ile wiem, o ile do mnie dociera, dane z tych różnych takich konstelacji całkowicie już albo komercyjnych, albo wywiadowczych, więc znaczna część tych danych pewnie może być na przykład z ostatnich, nie wiem, 30-40 minut, czy z ostatniej godziny. Oczywiście satelity też muszą widzieć w przybliżeniu, gdzie celować. Jeśli chodzi o te europejskie dane, o konstelację Copernicus, to są dane z kilku satelitów. Te satelity orbitują wokół Ziemi, zbierają dane z całej Ziemi, tak naprawdę od czasu do czasu są nad strefą konfliktu na Ukrainie. I tutaj mamy opóźnienia zazwyczaj kilkunastu godzin. Raz na dobę, raz na dwie doby taki satelita znajduje się nad Ukrainą i możemy zobaczyć, co się aktualnie dzieje. To proszę powiedzieć, mówił pan o tej precyzji, o tym, z jaką dokładnością można namierzyć dzisiaj właśnie sprzęt, dane kolumny czy wojsko. Jak to dzisiaj wygląda? Jaka jest ta precyzja? Do ilu kilometrów, metrów czy też centymetrów możemy śmiało powiedzieć, że tu i tu znajduje się dany obiekt?
Tak naprawdę to bardzo mocno zależy od rodzaju satelity i od tego, w jaki sposób obserwujemy te obiekty. Bo możemy obserwować w świetle widzialnym, tak jak człowiek, czyli od pewnej do pewnej długości fal. Możemy użyć fal radarowych, które z kolei przenikają przez chmury, no i dzięki odbiciu fal radarowych od powierzchni Ziemi dostrzec te obiekty, które się tam znajdują, a możemy też użyć tak zwanej podczerwieni, czyli zobaczyć aktywność termiczną obiektów na Ziemi. Jeśli chodzi o te fale optyczne, czyli światło widzialne, najlepsze satelity wojskowe amerykańskie sięgają 10 centymetrów, znaczy jeden piksel odpowiada mniej więcej 10 centymetrom w rzeczywistości, czyli rzeczywiście możemy dość dokładnie dostrzec sprzęt wojskowy i rozpoznać markę tego sprzętu. Dane radarowe są rzędu 1 metra, natomiast ich mniejsza dokładność oczywiście z drugiej strony jest zbalansowana przez to, że mogą być zbierane przy dowolnej pogodzie. No i dane te podczerwone pokazują dokładnie to, które silniki są wyłączone na przykład w czołgach, a które są włączone w danym momencie i zobaczyć rzeczywiście tą aktywność, która się dzieje na bieżąco. Tak więc ta precyzja jest bardzo, bardzo na rozszerzonym takim poziomie, skoro mówi pan o tym, że włączony czy wyłączony czołg, to są jednak dane bardzo specjalistyczne. Tak, to są dane bardzo specjalistyczne, natomiast wciąż trzeba pamiętać o tym, że satelity są na niskich orbitach okołoziemskich. To nie są te orbity geostacjonarne, czyli one nie wiszą nad konkretnym punktem nad powierzchnią Ziemi. Satelity krążą wokół Ziemi, w związku z tym oprócz tej wysokiej rozdzielczości bardzo ważnym czynnikiem jest również czas rewizyty, czyli czas odwiedzania tego konkretnego miejsca, którym jesteśmy zainteresowani. No i oczywiście ten czas rewizyty zmniejsza się w zależności od tego, iloma satelitami dysponujemy. Stąd ukraińskie wojsko jest zainteresowane rzeczywiście pozyskiwaniem zobrazowań od różnych satelitów, od różnych firm, od różnych państw i oto zdaje się, że widziałem kilka dni temu apele właśnie idące ze strony ukraińskiej o udostępnianie takich zdjęć. Takie zdjęcia są na pewno bardzo, bardzo istotne i bardzo ważne w rozgrywaniu konfliktów w dzisiejszym świecie. Panie profesorze, a proszę powiedzieć, bo kilkukrotnie wymienił pan amerykańskie w ogóle firmy, amerykański sprzęt, a jakim sprzętem dzisiaj dysponuje Rosja, wojsko rosyjskie? Rosja oczywiście ma swoje satelity szpiegowskie, ma satelity szpiegowskie z lat 90., ma nowsze jednostki. Oni się nie chwalą tak naprawdę rozdzielczością i trzymają ją dobrze ukrytą. Natomiast oczywiście trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że finansowanie tych systemów kosmicznych to jednak wymaga dużych nakładów, a Rosja jednak troszeczkę odstaje, czy to od Stanów Zjednoczonych, czy od też Europy, bo Europa również ma systemy obserwacyjne dostarczane na przykład przez Airbusa, przez Thalesa, czy przez inne wielkie firmy, więc Rosja została troszeczkę w tyle. Z drugiej strony takim nowym graczem na tym rynku rozpoznania są Chiny, które z kolei bardzo dużo ostatnio inwestują w ten segment kosmiczny i w segment rzeczywiście zobrazowań. No i wydaje się, że dotrzymują kroku Amerykanom, ewentualnie są pół kroku tylko w tyle za nim. To ważne na pewno z punktu widzenia tego, co się rozgrywa na Ukrainie. I jeszcze informacja z wczoraj. Grupa Anonymous twierdzi, że odcięła Rosję od satelitów szpiegowskich. Rosjanie zaprzeczają. Jak pan uważa, czy hakerzy mają łatwość właśnie w namierzaniu satelitów i odcinania? Jak to wygląda w praktyce? Ja bardzo bym chciał, żeby to była prawda, bo to byłby rzeczywiście istotny cios w systemy rozpoznania rosyjskie. Natomiast obawiam się, że jeżeli udało się rzeczywiście zaatakować tą infrastrukturę Roskosmosu, czyli Agencji Kosmicznej Rosyjskiej, czy też Wojska Rosyjskiego, to jednak nie był aż taki duży sukces, żeby te satelity udało się unieruchomić na dłuższy czas. Być może jakieś serwery zostały zaatakowane, być może jakieś dane zostały zniszczone, ale najprawdopodobniej niestety
Anonymous nie przejął operacyjności tych satelitów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej. Po prostu to jest trudne, to jest rzeczywiście aset strategiczny danego państwa i po drugiej stronie też siedzą eksperci, którzy no, poświęcili pewnie wiele, wiele lat, żeby systemy bezpieczeństwa takiego kluczowego systemu wojskowego były rzeczywiście na najwyższym poziomie. Niemniej ja bardzo mocno trzymam kciuki za ludzi z Anonymousa. Powiedział pan profesor o tym apelu, który skierowała Ukraina do świata zachodu, udostępnianie tych danych. Zaapelował o to ukraiński minister i wicepremier Michajło Fedorow. I na ten apel odpowiedział jeden z najbogatszych ludzi na świecie, Elon Musk, zareagował na apel Ukrainy. Rozumiem, że pozytywnie rozpatrzył ten apel Elon Musk. No tak, dokładnie. Elon Musk nie dostarcza co prawda danych satelitarnych Ukrainie, natomiast dostarcza w tej chwili łączność za pomocą tak zwanego kosmicznego internetu, nad którym firma SpaceX Elona Muska pracuje od wielu, wielu lat. Zresztą w dniu dzisiejszym bodajże pojawił się komentarz ze strony rosyjskiej, która skrytykowała oczywiście działania Elona Muska, dostarczenie systemów łączności dla Ukrainy, na co Elon Musk w swoim stylu skomentował tenże komentarz, że no, z jakiegoś powodu ostatnio obserwuje, że są trudności z internetem na Ukrainie, więc on po prostu stara się wesprzeć ukraiński internet. To dobra wiadomość, ale niezbyt dobra chyba dla SpaceX i dla Elona Muska. To informacja sprzed już jakiegoś czasu. NASA z kolei ostrzegała, że satelity Elona Muska mogą doprowadzić do tragedii. Jak pan się ustosunkuje z kolei do tego apelu, do tej informacji? Och, to jest tak, że w przestrzeni kosmicznej robi się coraz ciaśniej. Jeszcze niedawno tych satelitów było 2000, które orbitowały nad naszymi głowami. W tej chwili już jest to ponad 3500, a w najbliższych kilku latach ta liczba zostanie przeskalowana kilkukrotnie, 10, 12, a niektórzy mówią nawet o 20 i 30 tysiącach, często niewielkich obiektów, które jednak stanowią zagrożenie same dla siebie. Jeśli dojdzie do zderzenia, mogą powstać dodatkowe śmieci kosmiczne. Te śmieci mogą spowodować kolejne zderzenia. Może więc powstać taka fala na orbicie szczątków, no, które zniszczą znaczną część tej infrastruktury w przestrzeni kosmicznej. Stąd informacja od NASA czy od innych agencji, żeby na to uważać. No i stąd działania różnych krajów, kraje europejskie, Ameryka, również Chiny, obserwują satelity w przestrzeni kosmicznej, wykrywają śmieci kosmiczne, starają się zawsze zawczasu zaalarmować, gdy do ewentualnego zderzenia może dojść i takie satelity, przynajmniej te nowsze, zazwyczaj są wyposażone już w jakiś napęd, który potrafi zmienić orbitę, a również jest takie nowe zalecenie NASA, czy też Europejskiej Agencji Kosmicznej, aby satelity po zakończeniu swojego życia na orbicie, po przejściu w stan spoczynku, deorbitować, czyli zrzucać je w kierunku atmosfery. One się wtedy palą i nie stanowią już zagrożenia dla kolejnych satelitów umieszczanych w przestrzeni kosmicznej. Rozumiem, że w tej wojnie, która trwa na Ukrainie, satelity są łakomym kąskiem. Wiemy, że publiczny nadawca ukraiński, mówię tutaj o Teleradio Kompanii Ukrainy, poinformował o zakłóceniach sygnału satelitarnego właśnie 1 marca w sieciach społecznościowych. Takie ataki będą się zdarzać według pana? To jest ta droga też w wojnie tej hybrydowej? Och, oczywiście, no, odłączenie zdolności satelitarnych jest no, bardzo poważnym atakiem. Ja powiem tylko tyle, że dziennie przeciętny Europejczyk czy Amerykanin 80 razy korzysta z dobrodziejstw satelitów. Od nawigacji, przez zobrazowania, przez pogodę, prognozę pogody, przez łączność satelitarną, która pozwala nam na przesyłanie na przykład filmów z jednego kontynentu na drugi. W związku z tym taki atak na infrastrukturę kosmiczną w ten czy w inny sposób rzeczywiście może spowodować istotne zakłócenia, nawet w czasie pokoju, już nie mówiąc o czasie wojny, gdy ta komunikacja, zobrazowania czy też nawigacja są bardzo, bardzo istotne. A jak jeszcze na koniec zapytam, jak pan ocenia Ukrainę i jej zdolności właśnie związane z tym wszystkim, co się dzieje w kosmosie? To jest kraj, który ma dobrze rozwiniętą tą stronę kosmiczną, satelity, czy jeszcze bardzo odstaje od Unii Europejskiej, od innych krajów Europy Zachodniej?
Och, ja powiem, że ma on rzeczywiście bardzo dobrze rozwiniętą te zdolności kosmiczne. Przynajmniej miał w przeszłości, tak? Przynajmniej miał przed wojną. Nie wiem, co się teraz dzieje w fabrykach czy w ośrodkach badawczych ukraińskich. No, Ukraina była takim zagłębiem technologii kosmicznych, rakietowych czy też satelitarnych dla całego Związku Radzieckiego. To tam tworzono fabryki, to tam gromadzono naukowców, którzy pracowali nad rosyjskim czy też radzieckim programem kosmicznym. Oczywiście to w znacznej mierze zostało na Ukrainie. No oczywiście minęło już te 30 lat od upadku Związku Radzieckiego, więc część technologii już się zdewaluowała. Natomiast wciąż ukraińscy naukowcy, można powiedzieć, że są w awangardzie światowej, naukowcy i inżynierowie. Więc no, zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Główne te asety ukraińskie są niestety zgromadzone na tej ścianie wschodniej ukraińskiej. To naprawdę już ostatnie pytanie, panie profesorze. Jakby pan miał porównać zdolności Rosji i Ukrainy? Jakby pan to ocenił? W tej chwili Ukraina rzeczywiście musi korzystać z zewnętrznych informacji satelitarnych. Tak jak mówiłem wcześniej, otrzymali pomoc od szeregu różnych firm kosmicznych i to są dane rzeczywiście bardzo dobrej jakości. Mam nadzieję, że potrafią wykorzystać te dane w sposób, powiedzmy tak oględnie, twórczy. I co się chyba dzieje, tak? Bo rzeczywiście te ataki, kontrataki wojsk ukraińskich są zawsze bardzo dobrze umieszczone w konkretnym celu. Nie wiem, co robią Rosjanie ze swoimi danymi satelitarnymi. Nie wiem, w których kierunkach rzeczywiście te dane są wykorzystywane, ale widać rzeczywiście, że Rosjanie mają pewien bałagan na ziemi, więc pewnie również z tych danych w sposób optymalny nie korzystają. Bardzo dziękuję za te kosmiczne wiadomości. Mówił o nich pan profesor Grzegorz Brona, były prezes Polskiej Agencji Kosmicznej, dzisiaj Cryotech Instruments, a także Komitet Badań Satelitarnych i Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. 16:24 na naszych zegarach. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność dopowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspierajradiownet.